zamki, no to... związane z tym właśnie kinem. A tutaj cerkiew. No. Słuchajcie, kochanie, ja muszę naprawdę przyzwyczaić się, że mówię do osoby, a nie do ekranku tutaj, i że robię siebie głupa, bo mówię do ekranku. Usłyszycie to jeszcze trochę. Znowu idę ulicą Lipową. Lubię Lipową, Sienkiewicza, Białymstoku. To są dwie główne ulice, ale bardziej wolę małe uliczki, gdzie was teraz zaprowadzę, chociaż nie wiem, czy mi pamięci wystarczy. Słuchajcie, wiecie, co mi się przypomniało? Kiedy raz musiałam przełamać swój wstyd, kiedy był casting do teatru, do którego startowałam, do Madrowskiego w maratonie na Florydzie. I wiedziałam, że taniec przejdę na 100%, bo nie miałam zielonego pojęcia, jak przejdę śpiew. Trzeba było zaśpiewać. Ja mówię, wiemy, że ty zapisujesz się na tancerkę, ale mimo wszystko musisz zaśpiewać. Więc wyszłam i pośród Amerykanów, oni siedzieli tak w pierwszym rzędzie, ryknęłam, hej, bystra woda, bystra wodziczka, na cały głos. Po prostu tak się ryli, tak się śmiali, a ja się też śmiałam, czyli zamiast po prostu bać się tego wszystkiego, śmiałam się razem z nimi, śpiewając bardzo głośno. Więc może to powinnam zrobić, może powinnam po prostu iść ulicami i zacząć śpiewać, hej, bystra woda, bystra wodziczka. Może by mnie nie zwinęli, nie? Ale słuchajcie, czuję, że to pęka, naprawdę. Czuję, że tą blokadę gdzieś łamie. I to jest właśnie dzisiejszy wieczór. Czekałam na to sporo czasu. Myślałam, że to się nie stanie, a jednak się stanie. Także jesteście obecni przy tym, jak się, tak jak sobie planowałam, jak się łamie lęk i jak się pokonuje wstyd. A teraz was zaprowadzę. Kurczę, trochę szybciej, bo nie wiem, czy zdążę dojść. Nie wiem, czy mam wystarczającą ilość.